dzisiejszym świecie sztuki cyfrowej coraz więcej artystów sprzeciwia się wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w procesie twórczym. Dobrym przykładem na to jest aplikacja Procreate, której twórca i dyrektor generalny James Kuda niedawno wyraził swój zdecydowany sprzeciw wobec AI, mówiąc: naprawdę k***wa nienawidzę generatywnej sztucznej inteligencji. To oświadczenie to nie tylko odważne słowa, jest to także wyraz głębokich obaw wielu artystów. Czują oni, że AI wkracza w ich przestrzeń twórczą, zabierając im kontrolę nad pracą. Jest to coś, co ja osobiście też odczuwam. Artyści obawiają się, że ich unikalny styl i twórczość mogą zostać wykorzystane bez ich zgody. Organizacja Procreate bardzo poważnie traktuje te obawy, poświęcając część swojej strony internetowej na przedstawienie swojego stanowczego i częściowo kontrowersyjnego stanowiska przeciwko AI, które osobiście też dzielę. Zyskało ono ogromne poparcie wśród artystów, którzy cenią autentyczność i indywidualność swoich prac, zwłaszcza w świecie, gdzie coraz więcej dzieł tworzonych jest przy użyciu algorytmów. Podobne obawy występują w fotografii. Ostatnio nagradzana aplikacja Haylight do fotografowania na iPhone'ach wprowadziła nową funkcję o nazwie Process Zero. Funkcja ta pozwala fotografom na robienie zdjęć bez jakichkolwiek obróbek opartych na AI, co oznacza powrót do bardziej naturalnych i nieprzetworzonych obrazów. W dzisiejszych czasach, gdy aparaty w smartfonach coraz częściej korzystają z AI do poprawiania zdjęć, wygładzając skórę, poprawiając oświetlenie i zmieniając detale, Process Zero to świadoma próba powrotu do tej surowej, prawdziwej fotografii. Funkcja ta jest skierowana oczywiście do fotografów, którzy są zmęczeni przesadnie przetworzonymi zdjęciami, które dominują aktualnie w mediach społecznościowych. Jednak ironicznie, żeby mieć dostęp do tej czystej formy fotografii, użytkownicy muszą płacić abonament m.in. za to, aby nie używać AI, co pokazuje, jak mocno sztuczna inteligencja zadomowiła się w naszych codziennych narzędziach i naszym życiu artystycznym. Z kolei Adobe postanowiło bardziej zintegrować AI ze swoją ofertą, publikując raport dotyczący trendów kreatywnych na rok 2024. Raport ten pokazuje, jak AI może być wykorzystywane do tworzenia nowych kreatywnych ścieżek, które odpowiadają na współczesne potrzeby społeczne. Jednym z kluczowych trendów są uspokajające rytmy, które odzwierciedlają potrzebę na obrazy, które wspierają zdrowie psychiczne i emocjonalne. W świecie, gdzie stres i niepokój są coraz bardziej powszechne, ten trend skupia się na tworzeniu obrazów, które przynoszą spokój i ukojenie. Innym trendem jest cud i radość, który odpowiada na naszą potrzebę ucieczki od codziennych problemów, tworząc obrazy, które wywołują radość i zdumienie. Te trendy pokazują, że AI może być potężnym narzędziem nie tylko do zwiększenia produktywności, ale także do eksploracji nowych obszarów kreatywności, które odpowiadają na emocjonalne i psychologiczne potrzeby współczesnego społeczeństwa. Firma Adobe pokazuje, że AI może być partnerem w procesie twórczym, a nie tylko zamiennikiem ludzkiej kreatywności. Dyskusja na temat roli AI w sztuce i kreatywności dopiero się rozpoczyna. Niektórzy widzą w AI zagrożenie dla jakości pracy twórczej, podczas gdy inni widzą w niej nowe możliwości. Przyszłość kreatywności będzie zależeć jednak od tego, jak szybko uda nam się znaleźć równowagę między technologią a ludzką innowacyjnością twórczą, która leży u podstaw każdej twórczej pracy. Czy AI zniszczy sztukę? Czy może wreszcie pozwoli nam odkryć nasze prawdziwe wewnętrzne ja? A może po prostu wrócimy do rysowania na ścianach jaskiń? Dajcie znać w komentarzach poniżej, co o tym sądzicie, a tymczasem pamiętajcie, że wszystko, co robicie, ma znaczenie, a wy jesteście wartościowi, niezależnie czy AI istnieje, czy nie. Cześć! Czekaj! Zanim odejdziesz, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz.
uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawi ci to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą youtuberzy. Dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo waszych ciągłych próśb, niestety nagich fotek tam nie rozsyłam. Ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na Patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum, grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już, co miałem ci powiedzieć. Cokolwiek się stanie, nie dotykaj